Cześć, dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie w 103. odcinku Astro Life na Live, czyli naszych spotkań na żywo, podczas których oglądamy niebo przez teleskop. Moi drodzy, mamy 2 marca 2022 roku, wczoraj ukazał się film Niebo w marcu, a drugą taką aktywnością w tym miesiącu jest to, że zaczynamy od razu od transmisji live. Jak to było ostatnio w lutym? Najpierw była chyba transmisja 31 stycznia, a kilka godzin później ukazał się odcinek, więc podobnie zaczynamy ten miesiąc, chociaż troszkę w innej kolejności. I teraz kto jest tutaj z nami, już sprawdzam. Witam Eryka, witam Kubę Korbiela, który od razu napisał, że widać i słychać. No tak, zapomniałem zapytać na start, czyli jest wszystko dobrze. Witam Paulinę i witam Paulinę Tomaszek. Witam Astroseta, cześć Michał Ostrowski, Filip, świat mnie kręci, witaj Astilek, cześć. Moi drodzy, jak widzicie, dzisiaj transmisja zdalna. W końcu, w ostatnim czasie troszkę się wymarzłem na tych transmisjach, było bardzo przyjemnie, fajnie jest widzieć niebo na żywo, aczkolwiek dzisiaj nawet wstając, chociaż ostatnie 48 godzin było dla mnie w ogóle ciężkie, nie tylko chodziło o to, że miałem transmisję live, nie spałem zbyt wiele, to jakoś tak też poczułem się nie najlepiej, troszkę tam w stawach czułem dziwne, to znane dziwne uczucie, kiedy coś was bierze, no i też gardło, więc dzisiejszą transmisję wolałem przeprowadzić w domu. Everyone, znaczy Liberator Games napisał, everyone, jest nas ponad 190, a tylko 90 łapek do góry, dawajcie łapki do góry, dzięki, no w sumie coś w tym jest, moi drodzy. Prawdopodobnie, jeśli teraz pozostawicie łapkę w górę, no to algorytm na to zareaguje troszkę lepiej, bo transmisja się rozpoczęła. Jeśli wyczuje grat lajków, no to wtedy prawdopodobnie tak to działa. Pokażę ją kolejnym obserwatorom, ludziom, którzy są w tej chwili na YouTube i tym, którzy mają zasubskrybowany kanał Astro Life. W tej chwili mamy 260 osób. Okej, co to za gwiazda? Moi drodzy, jesteśmy w tej chwili ustawieni na gwieździe, w gwiazdozbiorze Lwa. Paweł napisał mu Leonis. Skąd wiesz? Ten, wczytałeś obraz pewnie w astrometrii. Moi drodzy, to jest tylko tak na start. Na tej gwieździe konfigurowałem teleskop, na tej gwieździe ustawiony jest on w tej chwili, ale co chciałem wam pokazać? Dzisiaj będzie to bardziej, jak to bywa czasem nawet w misjach kosmicznych, demonstracja technologii. Już wam to pokazuję. Oprócz tego, że jestem teraz w domu i pokazuję wam obraz na żywo z teleskopu, to również mamy podgląd na to, co dzieje się przy teleskopie. Alfa jest w tej chwili na zewnątrz i mogę dla was transmitować obraz z Alfy. Dzisiaj, tak jak mówię, jest to demonstracja, ponieważ chciałbym, tak myślę, głośno, dajcie znać, czy ma to sens, czy może nie ma, aby Alfę wyposażyć w obiektyw dużo szerszy, który pokazywałby niebo tak w stylu mniej więcej jak All Sky. Pewnie wiecie, o co chodzi. To by był potrzebny jakiś krótszy obiektyw, wtedy widzielibyśmy całe niebo i gdzieś tam franie z boku pracująco. Myślę, że fajny efekt by to stworzyło. No i właśnie, moi drodzy, to jest widok na konstelację Wielkiej Niedźwiedzicy, na jej fragment w zasadzie. Widzimy też znaczną część bez jednej gwiazdy. O, i meteor przed chwilą jakiś poszedł. Bez gwiazdy Alkaid widzimy niemal cały wielki wóz, asteryzm wielkiego wozu. No i teraz spójrzcie, moi drodzy, na... No właśnie, rybie oko, tak jak napisał Maksym, by się przydało. Szerokie pole plus. Moi drodzy, zobaczcie, co możemy teraz, jak możemy się bawić i jak to wszystko wygląda. To jest program, którym steruje teleskopem i mamy gwiazdę na Mi Leonis. Mamy teleskop ustawiony na gwiazdę Mi Leonis i w tej chwili przenosimy się do gwiazdy Dubhe. Umówmy się, że tutaj teraz przesuniemy teleskop i zobaczcie, co się będzie działo. Skywatcher teleskop, idź do i przenosimy się na widok tego, co dzieje się w tej chwili na zewnątrz. Frania powolutku nam się pokazuje w polu widzenia.
przechodzi do gwiazdy Dubę. Dzięki temu będziemy mogli podglądać, gdyby coś się stało. Pamiętacie, że podczas transmisji live z dworu, znaczy zdalnych, kiedy teleskop jest na dworze, a ja jestem w domu, to nie zawsze wiem, co się dzieje. Czy są chmury, czy dym, tak jak ostatnio transmisja była mocno zadymiona, dzisiaj zresztą też. Na tę chwilę mamy z tym spokój, ale to też się będzie mogło powtarzać. No a teraz będziemy mieli podgląd, czy teleskop... Czy na drodze światła do naszego teleskopu nie stoją żadne niepożądane efekty typu dym czy chmury. Obiektyw fisheye byłby fajny. To mogłoby właśnie dać świetny efekt. Czy mogę jakąś inną galaktykę pokazać? Tak, dzisiaj będziemy oglądać galaktyki. Co to za program? To był Keystars. Maria napisała, w domu będzie cieplej i bezpieczniej dla zdrowia. Masz rację, Mati. Oczywiście, pamiętajcie, ja też muszę o siebie dbać. Im dłużej ja będę zdrowszy, tym dłużej takie transmisje będą organizowane. Więc wiem, że część osób kiedyś tam mówiła, że fajniej jest... Znaczy część, chyba wszyscy uważamy, również ja uważam, że fajniej jest z dworu, ale czasem możliwe są obserwacje również z domu. Ja te z dworu też lubię, bo tak jak mówię, to jest obserwowanie, to jest obcowanie z kosmosem na żywo. Czuć wiatr, czuć tą temperaturę, widzieć gwiazdy również gołym okiem, no to zgodzicie się ze mną, że to jest lepsze, ale takie transmisje zdalne również będą się odbywały, zresztą odbywają się już od bardzo dawna, ale teraz są po prostu częściej. Sebastian... Dzięki za fajną wiadomość. Sebastian napisał, uwielbiam oglądać twoje transmisje na żywo. Uwielbiam kosmos i gwiazdy i planety, bo na każdym z nich kryje się ciekawa historia. Dzięki, cieszę się, że takie live'y też ci się podobają. No a z tego, co ostatnio w ogóle słyszałem, to czasami pojawiają się takie komentarze, że słuchacie tych transmisji, oglądacie je do spania. Czy tutaj są takie osoby w ogóle, bo... To jest ciekawe, że dobrze wam się przy tym zasypia. Mam nadzieję, że nie w takim sensie to piszecie, że to jest usypiające, chociaż być może i jest, bo raczej klimat tych transmisji jest taki kosmiczny i spokojny, ale może nawet powinienem tak nagrywać, wiecie, te transmisje, coś w stylu, a teraz poczuj, że twoja lewa powieka robi się ciężka, a twoją lewą rękę przeszywają delikatne wibracje. Może coś takiego jeszcze będzie dołożone do tych transmisji. Wiem, że tak to działa w ostatnim czasie. Sam zasypiałem przy jakimś innym kanale, a obudziłem się przy swoim live'ie. Więc autoplay nawet podrzuca te transmisje. No i bardzo dobrze, bo dzięki temu udało się do części z was dotrzeć, bo właśnie piszecie, że poznaliście to dzięki temu, że autoplay na YouTubie wam to po prostu wyrzucił. Dobrze, moi drodzy, to jest widok z Alfy i teraz przenosimy się od razu do galaktyk, bo nie wiadomo, jak będzie z pogodą przez resztę wieczoru. Jeszcze wam pokażę, jak to wygląda w tej chwili. Zobaczcie. Jestem na takiej jakby granicy czystego nieba i chmur. Jeśli tylko one nadejdą nade mnie, co się może wydarzyć, choć prawdopodobnie się nie wydarzy, albo wydarzy się później w nocy. I też coś od północy leci, zobaczcie. Ciekawe, kiedy doleci do mnie. Dość szybko. Taka fala cirrusów. Ale ona się też rozpada. Ciekawe. No może w ciągu godzinki znajdą się w polu widzenia naszej Alfy. A teraz już przenosimy się do widoku w teleskopie. I to jest gwiazda Dubę. Mamy teleskop w tym miejscu. I
pierwsza galaktyka, na którą chciałbym, abyśmy dziś spojrzeli, to galaktyka Bodego. Pisaliście, zwracaliście uwagę, że nie ma co aktualnie oglądamy, no bo to jeszcze nie są te właściwe obserwacje, które dziś będziemy prowadzić. Dopiero za chwilkę będzie pierwszy obiekt zaplanowany na dzisiaj, bo chciałbym, abyśmy dziś skierowali teleskop w zupełnie inny rejon nieba niż poprzednio. No bo znów byłoby nudno chyba patrzeć w kierunku Oriona, chociaż wyszukując inne obiekty, to oczywiście wprowadziłoby to pewne urozmaicenie. Natomiast dziś będziemy obracać się w okolicach Wielkiego Wozu, asteryzmu Wielkiego Wozu, czyli konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy. To znaczy, asteryzm Wielkiego Wozu nie jest konstelacją Wielkiej Niedźwiedzicy, to po prostu te okolice. Asteryzm jest częścią tego gwiazdozbioru. Sebastian napisał, że gdzieś niedaleko mieszkam. No to możesz napisać, skąd ty jesteś, to ocenimy. Jest Astrolife, więc nie ma spania, byłem zmęczony, już mi przeszło. Cześć, witam cię, Danielus. Andrzej Cybulski, Kosma, witam was serdecznie. Rzut beretem do M81 i właśnie dlatego wybrałem gwiazdę Dubhe w tej chwili na nasz cel. A teraz już przenosimy się do M81 i jeszcze za chwilkę porozmawiamy o tym, co widać w tej chwili na niebie. Mamy 2 marca, pogoda sprzyja obserwacjom. Napiszcie, czy ktoś z was dzisiaj planuje jakieś obserwacje, a może jest już po. Tak właśnie prezentuje się niebo w tej chwili. Krajobraz jeszcze zimowy, bo mamy astronomiczną zimę. To po pierwsze, a po drugie mamy też temperaturę ujemną na dworze, więc jakby wszystko jest ok, chociaż śniegu akurat już nie ma i wątpię, czy pojawi się jeszcze podczas tej zimy, bo w tym roku to być może się pojawi w listopadzie. Ja już przestawiam teleskop na galaktykę Bodego. Zaraz zobaczymy, co tam się pokaże, a teraz porozmawiamy sobie o niebie z początku marca. Jeszcze zobaczę, jak tam wasze odpowiedzi na moje pytanie. Ja planowałem obserwację, napisał Libaraptor Games, a potem sesja astrofoto, ale nauka. Mirosław, chłodzę właśnie sprzęt. A Copperson napisał, jestem po foceniu Oriona, wysłałem ci mini relację. Czekam, aż mi Pixa oddadzą. Ale Pixa? Co się stało z Pixem? Chodzi o Pix Insight. Anolik65, ja jestem w trakcie obserwacji. Michał, jedynie z okna. Świat mnie kręci, ja obserwuję moim Dobsonem 8. Agnes ma tylko lornetkę i przegląd nieba zrobiony. Jak można zdalnie sterować system GoTo? No przez połączenie. Akurat u mnie jest to tak, że na zewnątrz jest mały komputer, mała stacja dysków i to wszystko na niej się odbywa, a ja tutaj w domu tylko przechwytuję pulpit z tego komputera. A Stilek zbiera fotony z tripletu lwa. I Skoriligiusz. Tak, Skoriligiusz atakuje triplet. Czy pokażę M81? Tak, będziemy dzisiaj też przy tamtej galaktyce. Ja już sprawdzam Stellarium. I moi drodzy, niebo z początku marca, godzina 20:50. Po zachodzie słońca jest już około 3 godziny, więc mamy głęboką noc astronomiczną, ale spójrzcie, że takie konstelacje, właśnie jak Orion, ktoś jeszcze niedawno focił Oriona, jest to ostatni dzwonek, aby wypalać na matrycy obiekty głębokiego nieba z tej konstelacji. Nieco lepsza sytuacja jest w przypadku Woźnicy, Bliźniąt, są to gwiazdozbiory położone wysoko na niebie, przez to one troszkę dłużej będą widoczne wieczorami. Woźnica i Bliźnięta jeszcze można obserwować z powodzeniem obiekty głębokiego nieba tych konstelacji nawet pod koniec marca czy do połowy kwietnia. Chociaż oczywiście trzeba się z tym spieszyć. Byk też również widoczny już po zachodniej stronie nieba. W dalszym ciągu możemy obserwować na nisko nad horyzontem Syriusza z konstelacji Wielkiego Psa. To jest ten jasny punkt, który teraz na pewno widzicie na południu, jeśli oczywiście macie dobrą pogodę. No a góruje konstelacja Raka. Bliźnięta już przeszły przez górowanie, no i do południka zbliża się Lew, konstelacja
kojarząca się bardziej z marcowymi, kwietniowymi nocami. Konstelacja lwa nemejskiego, mitologicznego potwora zabitego przez Heraklesa, jeśli dobrze kojarzę. No i przez zenit przechodzi konstelacja rysia. Powolutku do zenitu zbliża się Wielka Niedźwiedzica i to właśnie tam jest skierowany dziś nasz teleskop. Mówiłem wam też o psach gończych w filmie Niebo w marcu. Polecałem wam znalezienie gwiazdy La Superba. Kto z was wykonuje takie zadania, które powierzam w filmach Niebo? Wy dajcie znać, czy ktoś już spróbował znaleźć gwiazdę La Superba. To jest ta czerwona gwiazda w tym miejscu. Dokładniej scharakteryzowałem ją właśnie w filmie Niebo w marcu. Znajduje się około 711 lat świetlnych od nas. No i jest gwiazdą węglową, bardzo rzadkim typem gwiazd. Ma bardzo rzadki typ spektralny. Bardzo ciekawie prezentuje się w lornetkach i w małych teleskopach, bo nie musicie wcale powiększać gwiazd jakoś nie wiadomo jak bardzo, aby nacieszyć się ich widokiem. A co teraz? Teraz na chwilkę wrócę do waszych komentarzy. Wojtek Piotrowski, cześć. Michał Czerwiński, mi się udało. A możesz pokazać tą La Superba? Jasne, możemy tam sobie polecieć za chwilkę. Znaczy, czy za chwilkę? Może poczekam, aż troszkę się wzbije, chociaż nie jest to obiekt głębokiego nieba, abyśmy musieli mieć jakoś specjalnie dobre warunki do jej widoczności, ale poczekajmy, niech troszkę się jeszcze wzbije, no bo w tej chwili jest jeszcze dość nisko. Mała Niedźwiedzica z gwiazdą polarną w zasadzie tam, gdzie zawsze, natomiast pod północnym horyzontem przechodzą w tej chwili Lutnia oraz Łabędź. Moi drodzy, gdzieś tam jest lato pod północą. To niebo w takiej konfiguracji będziemy oglądać w sierpniu o północy, a w lutym, na przełomie lutego i marca, te konstelacje znajdują się pod północnym horyzontem. Jesteśmy po zupełnie innej stronie orbity, więc widzimy zupełnie inne gwiazdy zimą, zupełnie inne gwiazdy latem. Tak więc prezentuje się niebo w tej chwili. Jeszcze na wschodzie też widać jasną gwiazdę pomarańczowego Arktura. Jeśli ktoś z was ma okno na wschód, choćby w tej chwili, no to można sobie tam też zerknąć. Tam widoczny jest właśnie Arktur. Teraz wrócę do waszych komentarzy i do widoku w naszym teleskopie. Mamy ustawiony teleskop na galaktykę Bodego. I czekamy na pierwsze obrazy. Nolik, wczoraj widziałem gwiazdę La Superba. Coś w stylu Astrobery czy Stellar Mate, a może ZWO ACR? Nie, nic w tym stylu. Tak jak mówię, komputer po prostu przy teleskopie. Tak jak prowadzę te transmisje, w których jestem przy teleskopie, zupełnie tak samo prowadzę te zdalne. Tylko że komputer, który jest przy teleskopie, od tego komputera biegnie 30-metrowy wypuszczony z domu kabel sieciowy. Mamy już Bodego, ale obraz sobie dostroimy, aby to wyglądało troszkę lepiej. Przede wszystkim wyśrodkujemy galaktykę. Jeszcze zrobimy tak. Damy ją sobie na środek w trybie poszukiwacza. Czyli w tym szybkim trybie, w którym wyszukuję obiekty. Ja nie wiem, czy my galaktykę Bodego w ogóle kiedykolwiek na transmisjach oglądaliśmy. To jest najlepsze. Wiem, że miałem ją na Matrycy, ale czy to była transmisja na głównym kanale? To chyba nie. Piękna. Piękna galaktyka, widoczna struktura spiralna, chociaż ta klateczka jeszcze lekko poruszona.
I co tutaj? A pa Piotr pisze, że była. A Maksym napisał, że jak była pamiętna wiosna 2020 i dużo live'ów. I wam też się wydaje, że była, no to pamiętacie lepiej ode mnie. Moi drodzy, Galaktyka Bodego i teraz już możemy użyć opcji, co aktualnie oglądamy. Messier 81. Galaktyka Bodego. Moi kochani, w które miejsce konkretnie patrzymy? Już wam opisywałem całe niebo, jak to mniej więcej wygląda w tej chwili, a nawet nie mniej więcej, tylko dokładnie jak to wygląda w tej chwili, z tym, że posłużyłem się symulacją i jesteśmy blisko figury Wielkiego Wozu. Każdy z was raczej chyba potrafi znaleźć, wskazać Wielki Wóz. I teraz znajdujemy się blisko gwiazdy Dubhe, bo tam skierowaliśmy swój teleskop. Tak prezentuje się konstelacja Wielkiej Niedźwiedzicy. W ogóle w tym układzie gwiazd wiele różnych kultur w przeszłości też widziało właśnie Wielkiego Niedźwiedzia. No i teraz Galaktyka Bodego znajduje się w tym miejscu. Od gwiazd, ale to nie jest właśnie miejsce, które łatwo namierzyć, ponieważ tak naprawdę w pobliżu nie ma wielu jasnych gwiazd, ale od gwiazdy Alhaut 4 mamy 6,5 stopnia, a od Dubhe mamy 10 stopni, więc nie są takie proste do znalezienia przez początkujących miłośników obserwacji nieba, aczkolwiek miłośnicy doświadczeni radzą sobie z tym lepiej, bo Galaktyka Bodego jest dość jasną galaktyką i można ją zaobserwować podobno nawet gołym okiem, pod bardzo, bardzo ciemnym niebem, co by troszkę obalało. Mamy tutaj mocno, o, dużo wszystkiego pozaznaczane. Co by troszkę obalało tę teorię, że to galaktyka w Andromedzie jest najdalszą galaktyką widoczną gołym okiem, bo tak się powszechnie uważa, ale są osoby, które twierdzą, że M81 pod naprawdę ciemnym niebem można zauważyć gołym okiem. No a w szukaczu tym bardziej, więc pomimo, że w okolicach nie ma jasnych gwiazd, to jednak obserwatorzy widzą ją po prostu w szukaczu. A potem już mogą tylko spojrzeć w okular swojego teleskopu i delektować się jej widokiem. Strukturę spiralną widać w teleskopach 10-calowych i większych. Oczywiście nie twierdzę, że w 8-calowym teleskopie się tego nie zobaczy. Wszystko zależy od warunków, w jakich obserwujemy. Także wiecie już mniej więcej, w którym rejonie nieba jesteśmy. To jest galaktyka M81, odkryta przez Johanna Ellerta Bodego. Stąd właśnie nazwa Galaktyka Bodego, a blisko mamy galaktykę M82. To słynna para obiektów, bardzo często fotografowana przez astrofotografów w jednym polu. Poza tym M81 jest jedną z najbliższych nam galaktyk. Co prawda nie jest już w naszej grupie lokalnej, czyli w grupie, w której znajduje się Droga Mleczna, Galaktyka Andromedy czy Galaktyka Trójkąta i wiele mniejszych satelitarnych galaktyk. Tutaj mamy już grupę galaktyk M81, właśnie od nazwy Galaktyki Bodego, bo jest ona największą, najmasywniejszą galaktyką tej grupy. No i właśnie do tej grupy należą NGC 3077, M82, znana jako Cygaro, tam też dziś spojrzymy. No i też kilka satelickich galaktyk. Tutaj mamy Holmberg 9. Nie ma zdjęcia tej galaktyki. Galaktyka nieregularna, ale bardzo ciekawa jest też Holmberg 2, tylko ona będzie tu w dalszej odległości. Holmberg 1... W tym kierunku mniej więcej znajdowała się. A, jest dużo dalej, przepraszam. Holmberg 2. Tam można zaobserwować obszary formowania nowych gwiazd. Ale na tę chwilę będziemy przy galaktyce Bodego. To jest pole widzenia naszego teleskopu. A teraz widok w naszym teleskopie. Ktoś poprosił o staka? Być może zrobimy. I teraz troszkę się cofnę.
do waszych komentarzy. Jakie masz jeszcze kanały? Nie mam innego kanału oprócz tego. Aha, to już było. Widziałem komentarze, które już... Jak się nazywa apka? Oglądamy w Stellarium. Słuchajcie, są... Widzę jakieś przesunięcia obrazu czasem. Poruszone klatki. Nie wiem, z czego to wynika. Może przesunę obraz w teleskopie. Może chodzi o to, że galaktyka Bodego jest w tej chwili blisko zenitu. A teleskopy Dobsona nie lubią pracy blisko zenitu. Przesuniemy ją sobie i znów poczekamy na lepszy widok. Może jeszcze trochę przesuniemy. To jest mój wirtualny pilot, którym steruję teleskopem. A osobom, które dopiero teraz weszły na transmisję, przypominam, że od dzisiejszej transmisji możemy obserwować również pracę Frani na żywo. Właśnie tak jest w tej chwili skierowana w okolice gwiazdy. Tu jest Dubhe i patrzymy mniej więcej w to miejsce. To jest kamerka, widzicie kontury Frani. Jest wyostrzone na niebo, na gwiazdy, żebyśmy widzieli lepiej, jak pojawią się jakieś chmury, jakiś dym albo przeleci meteor. Zazwyczaj na transmisjach wyostrzałem na teleskop, ale dziś będzie wyostrzone na niebo, no i to ma zdecydowanie większą funkcjonalność. Ale wizualnie ładnie wyglądają te rozmyte gwiazdki z wyostrzonym teleskopem. To też jest swego rodzaju urok. Wracamy do Sharp Cupa, no i widzę, że kolejna klatka przesunięta. Coś jest nie tak dziś z prowadzeniem. Być może trzeba będzie jakiś grubszy reset zrobić w takim układzie. Zobaczymy, jak to będzie na kolejnych obrazach. Bartek Witkowski, zwróciłem na to uwagę, nie wiem na co konkretnie. Grzegorz Czernecki, witam Cię, zapodaj kij hokejowy, 4656. Nie myślałem dziś, aby w popsach gończych hasać z teleskopem, ale zobaczymy. No słuchajcie, no i wygląda to nieciekawie. Każdy obraz jest poruszony. Czy to właśnie przejście przez zenit galaktyki? No nie, coś z tym musimy zrobić. Zobaczymy, jak na krótkim czasie pracuje kamera. No tak, przesuwa się. Ma jakiś problem ze śledzeniem. Ale dlaczego? Poruszamy nią troszkę lewo, prawo, góra, dół, chociaż już to robiłem. I teraz spróbujemy. Czekamy, a ja sprawdzę, co piszecie. Ile mam teleskopów? W tej chwili dwa, Synta 12 i Synta 16. Synta 12 wyłącznie do obserwacji wizualnych, Synta 16 służy do pokazywania Wam nieba na żywo na tych transmisjach i już widzę pierwszą klatkę. Nie wiem, moi drodzy, jakiś gorszy humor ma dzisiaj nasza Frania. Zobaczymy, co dalej. Znowu! No nie, zmienimy w ogóle obiekt w takim razie. Musimy sobie poradzić w inny sposób. Być może chodzi o ten zenit. Zobaczymy, jak będzie się zachowywała przy galaktyce M82. Czyli tej pobliskiej. G-
Galaktyka Cygaro zaraz będzie w naszym polu widzenia. Chociaż one są blisko siebie, więc możemy nie zauważyć zbytnio różnicy. W prowadzeniu, ale zobaczymy, jak to się będzie działo. Tu też chyba pojawia nam się przesunięcie. O! I jest ostrzejsza klatka, co się nie zdarzało przy M81 w pewnym momencie. Jest! Trzyma! Trzyma poziom. Czyli, moi drodzy, zaczniemy chyba od tej galaktyki. Aż strach teraz tego ruszać, ale musimy ją wyśrodkować. Wojtek napisał: Mati, Frania ma ciężkie życie z tobą, nie czepiaj się jej, i tak jest wspaniała. Tak, wiem, ja uwielbiam ją. Dzisiaj może coś chciała zasygnalizować, że ma dość tak częstych transmisji. Albo to był jakiś protest, że ja sobie siedzę w cieple, a ona musi pracować tam przy ujemnej temperaturze. Zasygnalizowała to na razie, wygląda na to. Nie jest to jeszcze protest definitywny. Widzę, że teraz dalej chce współpracować, więc poczekamy, wyśrodkujemy obiekt i zaczniemy najwyżej od galaktyki M82, a galaktykę Bodego sobie zostawimy na później. Dobsony czasami tak mają. No właśnie, Piotr, użytkownik Dobsona, doskonale o tym wie. I zrobiło się 519 osób. Świetnie. Dzięki. Fajnie wszyscy, że jesteście. Zresztą czasami dostaję wiadomości, że jest was więcej, bo oglądacie po dwie, po trzy osoby nawet. Zobaczcie. I znów. To już wiem. Te problemy dzieją się w momencie, kiedy ręcznie naceluję na obiekt. Czyli musimy pozostawić automatycznie ustawienie. Wrócimy więc do galaktyki Bodego. No wybaczcie, no są takie aspekty techniczne, które pojawiają się praktycznie zawsze. Każda transmisja, jest tyle rzeczy, które musi naraz zadziałać, że nie sposób nad tym wszystkim zapanować. To znaczy tak zwana złośliwość rzeczy martwych. Na pewne rzeczy nie ma się po prostu wpływu, ale myślę, że problem jest już rozwiązany. Wtedy, kiedy poprawiałem pozycję obiektu w kadrze, działo się tak, że teleskop zaczął źle śledzić. Ale kiedy nie dotykam, to chyba jest dobrze. Sprawdzimy to po raz ostatni i najwyżej zmienimy obiekty. Przeniesiemy się do czegoś niżej nad horyzontem. O, zobaczcie, jest ok. Jest dobre. Jest dobra klatka, ale mamy Bodego nisko. Więc powiększymy delikatnie. I przesuniemy go tak. I teraz wszystko powinno działać. Jest obcięty widok, jest. Może nieco pomniejszony. Dobra, wrócimy do poprzedniego ustawienia. Ale trzyma. Zauważcie, że po prostu nie używać pilota. Ale chyba dobrze to widać, prawda? Jest ok. To wracamy do naszej pogadanki astronomicznej. Około kilku minut straciliśmy na zrozumienie, o co tak naprawdę chodzi Frani. I już wiemy. Nie korzystać z pilota.
pozostawić obiekt takim, jaki został odnaleziony. Zebelnet, dobra robota, dobry wieczór, pozdrawiam z UK. Pozdrawiam cię, Zabelnet. Moi drodzy, Jarson jeszcze pyta, tak przy okazji, co to za muzyczka w tle? Muzykę, autorem muzyki jest Marcin Wierzbicki, czyli jeden z patronów, i muzyka została napisana specjalnie pod tę transmisję, więc nigdzie nie znajdziecie tego w necie, a przynajmniej nie teraz, póki Marcin jeszcze nie założył swojego konta, ale być może to zrobi, bo bardzo często pytacie właśnie o te kawałki. Teraz zaczytaj się w komentarzu Grzegorza Czerneckiego. Ustaw na środek galaktykę i potwierdź, że na nią patrzy. Taka dodatkowa alignacja. Aha, chodzi chyba o to zsynchronizowanie, tak? Zobaczymy, na razie wygląda to tak, jak wygląda, i jest dobrze, i nic się złego nie dzieje, więc zostaniemy przy tych ustawieniach. Witam też Artura, widzę, że później się wszyscy schodzicie, YouTube jakoś później może wysyła te powiadomienia. Moi drodzy, ok, przypomnę, obserwujemy galaktykę M81, galaktyka Bodego, jedna z najjaśniejszych galaktyk na nocnym niebie. Niektórzy twierdzą, że byli w stanie obserwować ją gołym okiem. Być może, ponieważ jej jasność to około 7 magnitudo, więc na progu widoczności gołego ludzkiego oka, na progu zasięgu gołego ludzkiego oka. Potem też będziemy mogli pobawić się w live stack, chyba, nie pamiętam już, kto zasugerował, chyba Liberaptor Games, ale moi drodzy, co widzimy? Widzimy jądro tej galaktyki, widzimy ramiona spiralne i obszary formowania nowych gwiazd. Tutaj to, co widzicie, to są obszary gwiazdotwórcze w innej galaktyce. Tak jak wczoraj, nie wczoraj, przedwczoraj, kiedy był ten poprzedni live, o 3 dni temu, obserwowaliśmy na przykład mgławicę Płomień czy mgławicę Oriona, która jest częścią bardzo dużego kompleksu mgławic emisyjnych. Tak dziś, no i ona była w naszej galaktyce, w Drodze Mlecznej, a dziś obserwujemy takie same kompleksy gwiazdotwórcze, jak wielki kompleks w Orionie, tylko że już w innej galaktyce. Być może dla kogoś, kto mieszka tutaj na jakiejś planecie, przy jakiejś gwieździe, ten obszar gwiazdotwórczy wygląda tak jak wielki kompleks mgławic w Orionie. Tylko to jest inna, już inna galaktyka. Dzisiaj też będziemy sobie mogli polatać w Space Engine. W sumie możemy to zrobić. Popatrzeć, jak ona się prezentuje w trójwymiarowym obrazie wszechświata. No i też spojrzymy sobie na nią na zdjęciach, tak jak wyglądała na zdjęciach z kosmicznego teleskopu Hubble'a. Przez okular tak nie zobaczysz, trzeba kamerkę. Ktoś już pyta pewnie, bo zauważyłem tylko odpowiedź Włodzimierza, czy tak było ją widać przez, byłoby ją widać przez okular teleskopu, patrząc wizualnie. Na szczęście my korzystamy z kamerki, więc tutaj mamy więcej detali, aczkolwiek strukturę spiralną daje się zauważyć w dużych teleskopach pod naprawdę ciemnym niebem, ale faktycznie nie tak dobrze, jak tutaj mamy teraz przez kamerkę, bo kamerka ma troszkę większe możliwości niż ludzkie oko. Możemy dłużej sobie na kamerce zapisywać obraz, czyli wypalać go na matrycy. Tutaj tak, Eo Chris, ale kurczę, znowu mam jakiś rozmyty obraz, cały. Nie wiem, czemu u ciebie, Mateusz, tak się robi. Czy ktoś też tak ma? Dajcie znać, bo to jest bardzo ważne, ale zauważ, sprawdź, czy na pewno transmisja odpaliła ci się w 1080p. To bardzo ważne. I też już wam o tym wspominałem, ale już niedługo będą transmisje w 2K. I wtedy już będzie na pewno dobrze. Poza tym, ja was oglądam też na YouTube. Znaczy nas, wszystkich. Mam odpaloną transmisję, bo tak czytam komentarze. I jest okej, okay. U mnie jest dobrze. Czy można gdzieś obejrzeć live sprzed wczoraj? Wszystkie live'y są na kanale zostawiane. Nawet te nieudane, kiedy próbowaliśmy obserwować planetoidę przelatującą blisko Ziemi w styczniu i się nie udało, no to taki live też pozostał. A teraz spójrzmy, jak ta galaktyka prezentuje się na zdjęciach z kosmicznego teleskopu Hubble'a. Hubble zajrzał w nią, oczywiście dysponuje ogromnymi możliwościami, jeśli chodzi o rozdzielczość, więc zobaczycie o wiele więcej detali i szczegółów. Teraz sobie to obejrzymy. Spójrzcie, to jest M81 z kosmicznego teleskopu Hubble'a.
W sumie część z tych obszarów gwiazdotwórczych jest widoczna. One są tutaj takie niebieskawe, powinny być czerwonawe. Akurat w takiej palecie barw zostało to zdjęcie złożone. Podobnej do naturalnej, ale jednak nieco innej. Mamy jądro tej galaktyki, jasne. Ten ciemniejszy pas materii też jest widoczny, który teraz przechodzi przez górną część obrazu. I możecie zobaczyć okolice jądra, więcej żółtych, starszych gwiazd, natomiast dalej od jądra, w ramionach spiralnych, już pojawiają się młodsze gwiazdy, niebieskawe i zagęszczenia, ciemniejsze zagęszczenia materii, z których dopiero powstaną obszary gwiazdotwórcze. Tutaj mamy takie ramię spiralne z intensywnymi obszarami. Właśnie te widzieliśmy, właśnie o tych mówiłem. Gromady gwiazd, tam już są skąpane w nich. Młodziutkie niebieskie, zobaczcie to na jeszcze lepszym powiększeniu. No, Hubble potrafi, naprawdę. Co znajduje się w jądrze? Supermasywna czarna dziura, jak w większości galaktyk. I jeszcze inne ciekawe miejsca z M81 w obiektywie Hubble'a. Gromady gwiazd, obszary gwiazdotwórcze, jakaś galaktyka w tle. I tutaj gromady gwiazd, pewnie z dala już od ramion spiralnych, bo to zagęszczenie materii jest mniejsze, jakaś odległa galaktyka tła. Jaką ogniskową ma teleskop Hubble'a? Nie pamiętam, a nie jest to coś około 6 metrów? Może sprawdźcie. Średnica lustra 2-4 metra, a ogniskowa chyba coś około 6 albo 13 metrów? Bo to jest właśnie ta różnica pomiędzy teleskopem Hubble'a a teleskopem Webba, że Hubble był w zasadzie takim SCT, planetarnym teleskopem z Barlowem umieszczonym na orbicie, natomiast kosmiczny teleskop Jamesa Webba to bardziej taki Newton i to jest właśnie to, co sprawia, że ja jednak jestem sercem za Hubble'em, ale może ktoś z Was pokusi się o znalezienie tej informacji. Nie wiem, czemu świta mi 6 metrów albo nawet 13, ale 13 to już by było za bardzo, za dużo. Pole widzenia byłoby bardzo wąskie, a w tej chwili galaktyka Bodego w naszym teleskopie na żywo. Czy pokażę M51 i La Superba? Tak, spojrzymy sobie tam, ale troszkę później. Cassegrain, no tak, powiedziałem SCT, to jest to samo, Schmidt Cassegrain. Czy Webb już coś przesłał na Ziemię? Webb to już ma skalibrowane lustra. Ostatnio przesłał zdjęcie, pojedyncze zdjęcie tej gwiazdy, na której kalibruje. Właśnie zapomniałem jej numer, 80 tysięcy. Możemy nawet sobie spojrzeć na gwiazdy, na której kosmiczny teleskop Jamesa Webba kalibruje swoje segmenty. Liba Raptor Games napisał 13 metrów długości. A że Hubble ma tyle. To jest do zweryfikowania. Nie pamiętam dokładnie w tej chwili, jaką ogniskową miał Hubble. Ma. Mariusz napisał 2-4 metra i focal length 57 metrów. Próbuję sobie teraz przypomnieć, czy kiedykolwiek się z tym zetknąłem. 13 metrów ma długości, ale tam właśnie może być wiele odbić. No i też soczewki, które przedłużają ogniskową.
Ale dzięki Mariusz za tę informację. Próbuję sobie teraz przypomnieć, czy ja kiedykolwiek się z tym spotkałem, bo wywołałoby to szok na tyle duży, że pamiętałbym taką informację. Nie wiem czemu. Wracamy do widoku z naszego teleskopu, który ma o wiele, wiele mniejszą ogniskową, zaledwie 1,8 metra, ale na tyle ciekawą, że możemy w bardzo dużym powiększeniu obserwować niebo w małym polu, na tyle dużym powiększeniu, że taka galaktyka jak galaktyka Bodego mieści nam się w całym polu widzenia i znakomicie prezentuje swoje ramiona spiralne i z jaśniejszym jądrem. Widzimy dokładnie jej struktury. Jedni piszą ogniskowa 13,2, inni 57. Ale jeśli to jest F24, no to bardziej skłaniałbym się... Dobra, no właśnie, 57,6, okej. Okay. Być może tak właśnie jest. Dobrze, moi drodzy. Kolejny cel naszych obserwacji o galaktyce Bodego już sobie troszkę powiedzieliśmy, jest największą galaktyką w grupie galaktyk M81, w grupie nazwanej właśnie od niej, bo ona jest największa. I tak najczęściej się to, tak to najczęściej przebiega w grupach galaktyk. Teraz przeniesiemy się do M82, jej sąsiadki. Mamy w programie Stellarium, już nam troszkę uciekła. Jesteśmy tu. I przeniesiemy się do galaktyki M82, galaktyki nazwanej Cygaro, bo gdy astronomowie dawno, dawno temu patrzyli na nią przez teleskopy, to wyglądała jak takie podłużne, zwężające się Cygaro. No dziś dzięki zdjęciom przez lepsze teleskopy wiemy, że jest to galaktyka spiralna, chociaż bardzo długo uznawano ją za galaktykę nieregularną, bo jest tak ustawiona względem nas, i posiada tak ciekawe struktury wybiegające z centrum, z jądra galaktyki, że ciężko było ocenić, jaki jest jej rzeczywisty kształt. Ustawiona jest względem nas poziomo, ale obserwacje w podczerwieni wykazały, że istnieją tam dwa wyraźne ramiona spiralne. I teraz tam skierujemy nasz teleskop. Wrócimy do widoku z dworu. Bardziej przypomina ognistego Feniksa. 13,2 długość teleskopu, napisał Adam, ale ogniskowa 57,6 F24, zgadza się. Dzięki, Adam. Także tu już mamy jakby sprawę zamkniętą. Czyli ta długość teleskopu mi się kojarzyła właśnie jako 13 metrów, a ogniskowa 57,6. Wow. Jeżeli chciałbym przez Dobsona 8-calowego oglądać Saturna lub ISS, to te obiekty będą szybko uciekać z pola widzenia. Chodzi mi... czy tym teleskopem trzeba ciągle ruszać. No jeśli nie będziesz miał teleskopu ze śledzeniem, no to będziesz musiał podążać za obiektami, zwłaszcza za ISS, która porusza się w ogóle nie tylko z powodu ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi, ale orbitując 400 km nad Ziemią. To jest prędkość 8 km na sekundę z odległości 400 km. Nie jest to taka duża prędkość kątowa i daje się podążać za ISS i robić jej zdjęcia, bo sam to robię, ale na pewno nawet posiadając teleskop ze śledzeniem, tylko bardzo, bardzo drogie montaże mogą śledzić satelity. Takie standardowe, jakie mamy wyposażone, w jakie mamy wyposażone teleskopy, nie do końca nie radzą sobie z tym. OK. Przelatujemy do galaktyki Cygaro M82. Delikatny ruch Frani, bo zmieniamy pozycję niewiele.
i cygaro już w naszym polu widzenia. Frania się kryje w polu widzenia. Co ja mówię? Frania się kryje przy Hubble, ale jednak Frania to jednak Frania i nic jej nie przebije. Aktualnie oglądamy M82, Galaktyka Cygaro. Spójrzcie, ile detali widzimy przy tej galaktyce. Jeszcze spróbuję pobawić się ustawieniami. Może nawet nie muszą być tak jasne, żebyśmy zobaczyli ciemniejsze struktury pyłowe w okolicach centrum. To znaczy, no wiadomo, patrzymy na nią z boku, więc to, co tutaj widzimy, jest w zasadzie przy zewnętrznych częściach galaktyki. Ale naprawdę świetnie się to prezentuje. Tutaj też pokażę Wam, jak ona prezentowała się na zdjęciach z kosmicznego teleskopu Hubble'a. Dobry wieczór, Daniel P. Kamil G. napisał, widzę M81 w lornetce 25 razy 100, tak jak M31 w lornetce 10 razy 50. A, takie porównanie. Witam też Tibora. Gdybym teraz miał kupić nowy teleskop, to co by to było? Ale czy byłbym jakoś ograniczony finansowo, czy nie? Myślę, że przesiadłbym się chętnie na jakiegoś Taurusa 20-calowego. To byłby chyba taki docelowy, najfajniejszy sprzęt na live'y. Witam cię, Stachu. W Stellarium była różowa. A, no bo to słuchajcie, bo Limo zapytał, czemu na zdjęciach jest czerwona, a tu biała. Bo zdjęcia są już dopracowane, zrobiona jest obróbka materiału i jest dograny balans bieli. Tutaj bywa z tym różnie. Akurat w tej chwili staram się pokazywać tę galaktykę w naturalnych barwach, ale nie zawsze można ten kolor wydobyć na pojedynczych klatkach. Tak, w Stellarium była niemalże różowa. Kolor najłatwiej wydobywa się, teraz właśnie troszkę zjechałem w kierunku zielonego, ale lepiej... O, teraz prezentuje się naprawdę naturalnie, tak jak powinna. Jak nie da się wydobyć, to się włącza stakowanie na live. No oczywiście, możemy to robić, zresztą zrobiliśmy to kiedyś i zróbmy tutaj, zobaczmy, jak nam to wyjdzie. Filtr FWHM mamy. I rozpoczynamy stakowanie. Stakowanie, czyli łączona ekspozycja. Wiele klatek łączymy w jedno zdjęcie. To nie oznacza, że wydobędziemy tutaj kolor od razu, bo stakowanie w SharpCapie jest bardzo proste. Ale zobaczymy, ale na pewno pozbędziemy się szumu. Stakowanie służy właśnie temu, aby pozbyć się szumu. Im więcej klatek, tym więcej informacji dla programu, co jest prawdziwym, rzeczywistym sygnałem, ponieważ sygnał trafia na matrycę zawsze taki sam, a co jest szumem. Szum na każdej klatce jest losowy. W zasadzie wasza kamera nigdy nie wygeneruje dwóch takich samych klatek z takim samym szumem. W związku z tym
im więcej klatek stakujecie, tym więcej informacji dla programu, co jest sygnałem gwiazdy, galaktyki, mgławicy, a co jest losowym szumem. I po to właśnie się stakuje i możecie czasami trafić na coś takiego, bo krążyło kiedyś po internecie takie pytanie, czy jeśli zrobię jedno zdjęcie i sklonuję je 100 razy i zrobię stack, to czy wyjdzie też tak wszystko wspaniale? Oczywiście, że nie, bo wtedy też zestakuje się ten sam szum. A właśnie chodzi o to, aby dało się go odróżnić od... aby program odróżniał, co jest sygnałem, a co jest szumem. Kus napisał, foty się robią na lapku, stakuje materiał a z wczoraj. Anatel leci live. Pozdrawiam, Kus. U Makabry pogoda się popsuła. Artix napisał, super, widać niesamowite. No i zobaczcie, znika nam szum. Pojawiają się oczywiście jakieś hot piksele niebieskie, czerwone, zielone. To jest efekt tego, że powinniśmy zastosować również klatkę kalibracyjną ciemną, darka tak zwanego. Właśnie po to wykonuje się klatki kalibracyjne, by pewne efekty usunąć. Takie jak ciepły prąd, czy jak właśnie jakieś wypalone piksele, albo nierówne tło. Amiga 1200, co myślisz o Starlinkach, jak będzie komplet w obserwacjach nieba? Wszyscy tutaj wiedzą, co myślę o Starlinkach, tak naprawdę. No nie jestem fanem, nie jestem miłośnikiem tego projektu. Chociaż po wczorajszym wpisie można pomyśleć co innego. Nie, to nie znaczy, że pokochałem je już definitywnie i ostatecznie. No, ale sami wiecie, bo ta informacja obiegła świat, że bardzo się przydały w pewnym miejscu na świecie w tej chwili. Typowy Domi, cześć. Ominęła cię obserwacja galaktyki M81. Teraz stakujemy M82. To jest live stack. I widzimy, że jeszcze więcej ciekawych struktur nam się ujawnia. Tutaj to są wszystko ciemniejsze. Bardzo trudno jest wydobyć te obszary wybiegające pionowo z jądra. To jest w ogóle galaktyka aktywna, tam bardzo dużo procesów gwiazdotwórczych ma w tej chwili miejsce. Zresztą zobaczycie to najlepiej na zdjęciach z kosmicznego teleskopu Hubble'a, więc teraz zobaczcie, jak to wygląda na zdjęciach z kosmicznego teleskopu Hubble'a, a potem przejdziemy do dalszych obserwacji. Spójrzcie, ile tam się dzieje. W jakim programie stakuję? Akurat tutaj w SharpCapie. Live stack na żywo, ale na co dzień pracuję na PixInsight, chociaż trudno powiedzieć, że na co dzień, bo tak bardzo rzadko zbieram materiał astrofotograficzny. W pierwszej kolejności robię transmisję live dla Was, potem dla patronów, potem testuję jakieś obiekty, czy sprawdzam, co można pokazać i dopiero na czwartym miejscu są moje obserwacje wizualne i ewentualnie zbieranie jakiegoś materiału, a przy liczbie pogodnych nocy w Polsce, no to zdarza się to bardzo, bardzo rzadko. Nie mam takiej kamerki, mam ASI ZWO. QHY nie korzystam. A to jest właśnie galaktyka Cygaro w obiektywie kosmicznego teleskopu Hubble'a w bardzo dużej skali i z bardzo dużym detalem.
Czy w teleskopie pięciocalowym zobaczę ten obiekt? Oczywiście, że tak. Jeszcze sobie zerkniemy w kierunku jądra. W kierunku środka tej galaktyki. Niesamowite obrazy. I za chwilkę oddalimy się od centrum. Spojrzymy na nią jeszcze raz w szerokim widoku. I powrócimy do widoku w naszej frani. Galaktyka Cygaro. W tej chwili. Maria Stor napisała, myślę, że Mateusz zasłużył na nagrodę w postaci łapek. Będę wam wdzięczny, jeśli ocenicie tę transmisję. Czy wam się podoba, czy nie, to już wasza sprawa. Ale możecie to zrobić całkowicie za darmo. Jednym kliknięciem. Bartek Witkowski napisał, że dużo planet tam musi być. Na bank na wielu jest jakieś życie. No, tak możemy podejrzewać. Jeśli jest... tam jakaś jeśli tam mamy dużo obszarów gwiazdotwórczych, jest to galaktyka aktywna, to z pewnością przy gwiazdach, które już istnieją od jakiegoś czasu, mogły uformować się planety, a na której z nich, jeśli tylko pojawiły się takie warunki, mogło, choć wcale nie uważam tak jak ty, że na bank na wielu jest jakieś życie, ale może to życie oczywiście występować. A w jakiej formie, to też jest ważne. Prawdopodobieństwo wyewoluowania takiej cywilizacji jak nasza jest oczywiście mniejsze. Jeśli już mówimy o życiu we wszechświecie, no to najpowszechniejsze jest zapewne to w formie bakterii, mikrobów. Ile lat świetlnych od nas, zapytał Robex, to jest galaktyka należąca do grupy galaktyk M81, czyli do tej grupy, w której galaktyka Bodego była, jest największą galaktyką, dlatego właśnie ona też znajduje się w podobnej odległości jak galaktyka Bodego, czyli około 12 milionów lat świetlnych. Zaraz pomyślcie sobie o tej skali. Mamy Drogę Mleczną, 2,5 miliona lat świetlnych od nas jest galaktyka w Andromedzie, około 3-4 milionów lat świetlnych od nas jest najdalsza z galaktyk grupy lokalnej. O ile dobrze pamiętam, jest to chyba galaktyka Wolflund Mark Melot, ale to trzeba sprawdzić, bo chyba jeszcze pojawiała się jakaś galaktyka, do której trudno było zmierzyć odległość i były dwa wyniki. Albo jest 2 miliony lat świetlnych, albo 6. I jeśli 6, no to wtedy ona by tę galaktykę WLM zdetronizowała, jeśli chodzi o najdalsze w grupie lokalnej. Czyli tak, 2,5 miliona lat galaktyka w Andromedzie, a ta galaktyka, galaktyka Bodego, czy właśnie galaktyka Cygaro, odległość od nas 12 milionów lat świetlnych, czyli 10 milionów lat świetlnych dalej. One od siebie oddalone są o niewielką odległość, około 200 tysięcy lat świetlnych. Także jak spojrzycie sobie na ten obraz... Co to w ogóle był za obiekt? O! Jakaś ciekawa planetoida, może jakiś transneptunowy. 18,3 magnitudo. Akurat przypadkiem wpadła w pole widzenia. 2009 KQ20. Zaraz sprawdzę, co to jest. A tu mamy te dwie galaktyki. Pomiędzy nimi jest około 200 tysięcy lat świetlnych. A na niebie dzieli je odległość kątowa
37 minut łuku. Ale nie zmieścimy obu w polu widzenia naszego teleskopu. I znów mamy sporo osób, 667. A może jeśli chcielibyście zaprosić swoich znajomych do obserwacji też, no to podeślijcie linki, dajcie znać, że jest taki kanał, na którym odbywają się między innymi takie transmisje. Zaraz, powiedziałeś, że we Wszechświecie nie ma tak rozwiniętego życia jak na Ziemi? Nie, tego nie powiedziałem. Przecież nasza galaktyka jest jedną z miliardów galaktyk we Wszechświecie. Czy na czym opierasz dane? Nie, ja nie powiedziałem, że nie ma. Ja powiedziałem, że bardziej prawdopodobne jest to, że życie istnieje w postaci mikrobów częściej. I powiedziałem tylko tyle, że nie użyłem słów na bank, bo takie napisał Bartek. Napisał, że na bank jest jakieś życie. Ja po prostu powiedziałem, że nie byłbym tego pewny, bo nie wiem. Jest bardzo prawdopodobne, że może powstać. To jest zupełnie inna narracja, wiesz. Romisa 800, dzięki. A słuchajcie, ktoś napisał wcześniej to, o czym mówiłem na początku, że gdyby nie to, że obudził się o 3 nad ranem, to by nie wiedział o tym kanale. Te transmisje zaczynają wam wyskakiwać w nocy. Czyli nie tylko sami sobie je puszczacie, ale też trafiają do nowych widzów właśnie przez to, że na autoplay się wrzucają. Zresztą już wspominałem też, że pojawiają się takie komentarze. Nie tylko właśnie tu na czacie, ale też pod transmisjami. Pozdrawiam, Basterek MC. Moi drodzy, w grupie galaktyk M81 mamy też inne galaktyki. Spójrzcie, na przykład patrzyliśmy już na M82, M81, ale mamy też tą właśnie Holmberg 9, galaktyka nieregularna. Nie zwróciłem na nią uwagi, gdy mieliśmy skierowany teleskop na M81. I mamy jeszcze NGC 3077. Chciałbym, żebyśmy teraz na tę galaktykę spojrzeli. Czyli polecimy sobie... Ona też, tutaj mamy w stelarium, że znajduje się 13 milionów lat świetlnych od nas. Gdzie jest ta odległość? Tak, 13,6. Jasność 10,4, czyli w dalszym ciągu spokojnie w zasięgu amatorskich teleskopów. NGC 3077. Bardzo blisko. Frania przeskoczyła nam szybciutko. Okej, już nam się pojawia obraz. Mam to samo, te transmisje uspokajają. Cieszę się, że tak na was działają. Więcej detalu, apertura robi swoje. A Grzegorz napisał, odkąd oglądam ten kanał, śpię jak dziecko. Zero polityki i propagandy, o za normalności, ciśnienie spada. Cieszę się, zawsze chciałem, aby to było właśnie takie miejsce. Marcin napisał, że aż przypominają się czasy młodości, jak się do planetarium chodziło z rodzicami. Też się cieszę, że kanał przywołuje wspomnienia z dawnych lat. Jakie możliwości ma ten Taurus 20, o którym wcześniej wspominałeś? Taurus to jest polska firma. Polskie teleskopy, ale wysokiej jakości.
Tam jest zupełnie inna optyka, wspaniała jakość optyki. No i przez to są droższe. No i Taurus 20, czyli 20-calowy, to jeszcze więcej światła, jeszcze większa światłosiła. Jeszcze słabsze obiekty możemy zauważyć, chociaż tutaj już wiele innych czynników to warunkuje. Natomiast na pewno taki teleskop daje większe możliwości, byśmy mogli pewnie zejść po prostu z czasów. Taki sam obraz, jaki teraz mamy przy 6-sekundowej ekspozycji, uzyskiwalibyśmy przy 3-sekundowej. Taki daje przykład. Więc to by czyniło tę transmisję jakby bardziej na żywo, chociaż i tak już jest. Bo to czy zobaczymy słabsze obiekty, to już by bardziej warunkowało to, pod jakim niebem obserwujemy, czy jasność nieba nie jest zbyt duża. Ale tutaj piękną strukturę widzimy w środku tej galaktyki. Zobaczcie, ja na początku pomyślałem, że to jest jakiś błąd, jakieś przesunięcie czy przeskok, ale tu mamy centralną część galaktyki, tutaj taki ciemniejszy obszar i taki jakby pierścień. Ja zaraz będę chciał wejść na zdjęcia tej galaktyki, NGC 3077. Zobaczymy, czy Hubble... A właśnie, tam jest taki ciemniejszy obszar materii i on nam się tutaj uwydatnia. Hubble oczywiście zrobił mega zdjęcie. Już za chwilkę wam pokazuję. Tylko przekopiuję do przeglądarki. No i zobaczcie. To jest ta galaktyka, którą właśnie oglądamy i możecie zobaczyć, że w samym centrum, w samym jądrze mamy ciemniejsze pasmo, ciemniejsze pasma pyłu. I to właśnie widzimy. Jako taką kropeczkę. Jaśniejsza część, kropeczka i jaśniejsza część dookoła. I to samo w naszym teleskopie w troszkę skromniejszym wydaniu. Jaśniejsza część, ciemniejsza i jaśniejsza dookoła. Ale jest. Ten detal mamy. Galaktyka ta została odkryta przez Williama Herschela. I w jej centrum, właśnie to co widzicie, zachodzą intensywne procesy formowania nowych gwiazd, które są skutkiem oddziaływań z galaktykami pobliskimi, czyli z M81 i M82. To taka ich towarzyszka, która często na szerokich zdjęciach M81 i M82 też wychodzi, mieści się w polu widzenia. Limo napisał: no racja, świetny kanał i muzyczka. I chill. A MS zapytał o donaty. Nie ma możliwości donatowania kanału na YouTube, ale możesz dołączyć do grona patronów. Jeśli chcesz, jeśli podoba ci się to, co tutaj się dzieje, w opisie pod tym filmem masz Astrolife na Patronite. Wchodzisz sobie w ten link i na dowolnym, wybranym przez ciebie progu możesz wspierać ten kanał. Właśnie dzięki ogromnemu wsparciu, jakim obdarzyli mnie patroni, mogę pozwolić sobie na to, aby teraz tutaj być i takie transmisje dla was prowadzić, bo z tego co wiem, wiadomo mi, to nie byłoby mnie w tej chwili w domu, bo zmiana, na którą pracowałem w swojej pracy, jest w tej chwili w pracy, więc tej transmisji dzisiaj by nie było, a właśnie dzięki patronom jest. I Liba Raptor Games, na którego mam mówić Mateusz, bo widziałem ten komentarz, bo nazwa trudna do wymówienia, więc będę pamiętał, łatwo zapamiętuję to imię. Oby ten kanał był jeszcze przez długi czas, bo drugiego takiego nie ma i kalendarza nie będę miał gdzie kupić. Zapewniam cię, że tak długo jak tylko będzie to możliwe, jak tylko czynniki związane z moim zdrowiem
Będą na to pozwalały i różne czynniki zewnętrzne, bo sami wiecie, jak dziś bywa niepewnie, to taki kanał będzie istniał. Tak długo, jak to wszystko będzie na to pozwalało. Adam zauważył to, co ja też zauważyłem dziś. Ciekawe, oglądam na dwóch urządzeniach i zupełnie inny efekt, jednak dużo robi sama kalibracja wyświetlacza pod transmisję. Jeśli macie zbyt ciemnie ustawione ekrany, możecie widzieć troszkę mniej. Cześć, automatyczny podcast. Witam cię, Kamil. Wczoraj patrzyłem w niebo, patrzyłem dzisiaj i zastanawiałem się, czy będzie transmisja na Astro. No i się spóźniłem. No i jest. Była wczoraj nie, bo wczoraj ukazał się film Niebo w marcu. Zresztą zachęcam was do obejrzenia tego filmu, bo no, cóż mogę powiedzieć, jeśli jest 65 tysięcy subskrybentów. Właśnie niedawno udało się przekroczyć tę liczbę, a odcinek obejrzało 5 tysięcy osób, znaczy, że jeszcze nie wszyscy widzieli. Jeśli ktoś z was nie widział, no to zachęcam do obejrzenia. Okej, okay, moi drodzy, przeniesiemy się teraz może do... Wrócimy do galaktyki. Oj, coś, tło się zmieniło. Sprawdzimy, czy jakieś chmury się tam nie pojawiły. Okej. Okay. Wygląda jakby wszystko było ok. Widzimy gwiazdy, widzimy nasz teleskop łapiący fotony. Jakieś światełko mignęło, może to, może ktoś może przejeżdżał jakiś samochód i zaświecił prosto w tubę. Więc wszystko jest dobrze. Mamy piękną, gwieździstą noc i możemy dalej obserwować. Ojcowskie łzy, witam. Również nie dostaliśmy powiadomienia. Właśnie, kilka osób napisało, że nie dostaje powiadomień. Myślę, że dobrą opcją będzie zaznaczenie opcji dzwoneczka i wybrania wszystkie opcje, czyli wszystkie. To ponoć działa. Kiedy transmisję w 2K czy 4K? W 2K już niedługo muszę naprawdę to dobrze przetestować. Muszę cały OBS przestawić pod transmisję 2K, bo w momencie, kiedy zmieniam rozdzielczość przesyłania, to wszystkie sceny mi się rozwalają. Z patronami przetestujemy transmisję 2K. Już mówię kiedy. Bo ta transmisja ogółem miała być w weekend, ale są tak niepewne prognozy pogody, że za każdym razem, kiedy sprawdzam, kiedy jest nowa aktualizacja, to zupełnie to inaczej wygląda. Myślę, że w niedzielę. Jeśli są tu jacyś patroni, a jestem pewien, że są, no to wstępnie umawiamy się na niedzielę. No nie, niedziela teraz się popsuła. To zrobimy astropogawędkę z patronami w 2K. Jeśli będzie ona działała płynnie, no to będzie oznaczało, że wszystko inne też będzie działać płynnie. To jeszcze poinformuję na naszej grupie i w postach na Patronite. A teraz przenosimy się do innego obiektu. Powrócimy do M81 i tam poszukamy tej galaktyki karłowatej. Satelitarnej. Teleskop już się przesuwa. Ojcowskie łzy. Pisze w imieniu nikogo, nie przejrzeliśmy. O poprzednie nagranie nie znaleźliśmy informacji na temat różnorodności błysków Betelgezy widocznych gołym okiem. Te błyski, gwiazd, migotanie wynika z ruchów, turbulentnych ruchów powietrza w ziemskiej atmosferze. Gdybyś się znalazł powyżej atmosfery, nie widziałbyś żadnych błysków Betelgezy. Okej, okay, jesteśmy znów przy M81. Będzie kiedyś głębokie pole Frani? Będzie, zrobimy to. Zestakujemy albo coś. Raz już coś takiego było.
ale teraz jestem w stanie zrobić to lepiej. Wracamy do galaktyki Bodego. No i moi drodzy, trudno znaleźć tę PGC-2857. Powinna być widoczna mniej więcej gdzieś tu. Zobaczcie w stelarium. A jednak trudno ją odróżnić od tła. Jak to się prezentuje na zdjęciach DSS, ona jest bardzo słaba. Ale powinniśmy widzieć taką kaszkę delikatną. W połowie drogi mamy ramię spiralne. W połowie drogi od środka galaktyki jest ramię spiralne. I tak powinniśmy szukać. Czyli gdzieś tu. Tu są takie cztery gwiazdy. I teraz zobaczę, czy w stelarium można je skojarzyć. To właśnie między nimi jest galaktyka PGC. Spójrzcie. Między tymi czterema gwiazdami, które wskazywałem. Raz, dwa, trzy i cztery. I tu po środku mamy mieć Holmberg 9. A nie mamy. W tym miejscu. Tu jakaś słaba galaktyka spiralna się pokazuje, ale ta galaktyka nieregularna. Niestety nie dziś. Bo warunki... A słuchajcie, ja to zaczynam ją widzieć. Teraz przy dopasowaniu tego... Tu jest pojaśnienie tła. Nic więcej, nic poza tym. Ale tu jest... Tutaj wygląda to nieco inaczej. A jak puścimy stack? To zobaczymy. Czy nam ją wyodrębni z tła? Mnie YouTube powiadamia o każdym live, czyli nie wszyscy mają taki problem. Angelika, super, niedziela jest git, relaks, trochę nauki, przyda się piękne widoki. Jak to niedziela? Gdzie jest niedziela? W Polsce mamy środę. Nie wierzę, że różnice czasowe są aż tak duże. A, dobra, już wiem, Angelika Lipkę. Już wiem, o co ci chodziło. O ten... live. Automatyczny podcast Mateuszu, za 6 miesięcy oczekuje bluzy. Dobrze wiesz, co to znaczy. Koszulkę już masz. Aha. Odnowiłeś swoje wsparcie, Kamil. Dzięki. Dzięki wielkie. Witam ponownie. Cieszę się. Papa MS. A Tomek napisał też bardzo miłą rzecz. Dzięki, Tomasz. Zapraszam do bycia patronem, bo to sprawi, że będzie rozwijał się szybciej, a my tylko na tym skorzystamy. Dzięki, cieszę się. Typowy dom. Ja tak przy okazji Dominik jestem. Miło mi. Spróbujemy teraz wydobyć galaktykę satelitarną przy galaktyce Bodego z Livestacka. Tutaj tak brzydko widać te paski. Mamy już Livestack. Jest. Jest, ale no nie jest to taki spektakularny widok. Ale myślę, że można to definitywnie potwierdzić, że jest tutaj jaśniejszy obraz, jaśniejsze tło.
taka chmurka. No i właśnie na tym polega astronomia obserwacyjna, że to bardziej cieszy niż widok tej galaktyki, bo ona jest oczywista, jest jasna, a tu chodzi o to wydobywanie tych subtelnych szczegółów. I teraz uwaga, nie każdy z Was to zauważy i pewnie właśnie chodzi o to, co Adam też napisał, że zależy od tego, jak będziecie mieli skalibrowane monitory, jeśli nieco jaśniej, to ona Wam się pokaże. Tak, niedziela na pogawędkę, wiem. Kompresja YouTube'a wszystko popsuła. Tak też może być, ale ja sobie odpalę na swoim laptopie, zobaczę jak to wygląda. No widzę na swoim laptopie. Wydaje mi się, że jest to wyciągnięte. Te staki w SharpCapie to można chyba zapisywać gdzieś. Więc ja wezmę, zapiszę go. Mamy 18 klatek zestakowanych. Ja go zapiszę i wyciągnę za uszy. Ale to już po transmisji, jutro. Kliknąłem save i gdzieś się zapisał. Nigdy tego nie robiłem, ale... Aha, tu jest. Dobra. Fit się. No i dobra, niech będzie. Jesteśmy przy galaktyce Bodego. Zobaczcie, fajny dzisiaj live, a w zasadzie patrzymy cały czas w jedno miejsce na niebie. Paweł napisał właśnie, to jest piękne w wizualu, to wydobywanie szczegółów, metoda zerkania i tak dalej. Zgadzam się, popieram. Podpisuję się pod tym ręcoma i nogoma. Ojcowskie łzy pyta, a można zrobić tak, żeby nie wchodzić za każdym razem na patrona, tylko żeby zrobić zlecenie z banku na stałe? Właśnie tak to działa. Właśnie tak to działa. Ale w każdej chwili możesz to przerwać. I Adam też to napisał, na tym polega astronomia obserwacyjna. Szukamy chmurek, gdy nie ma chmurek. Co tam u góry jest? Jakieś dwa punkty jasne. To są gwiazdy Drogi Mlecznej. Pewnie o te chodzi. Jakaś gwiazda być może podwójna. Niekoniecznie optycznie, ale też fizycznie. Rozejrzę się tutaj po okolicy. Co możemy ciekawego znaleźć? Jeszcze mówiłem o tym Holmbergu 2. Ale może nie będziemy w tamtą stronę szli, a pójdziemy w kierunku asteryzmu Wielkiego Wozu i mamy tam przecież wiele ciekawych galaktyk. M108, zwana Brzydalem, M97, Mgławica Sowa. Galaktyka Wiatraczek i M51 też będą i Gwiazda Lasu Perba. Ja to wszystko naprawdę chcę zrobić dziś. Ile trwa już ta transmisja? I 712 osób. Słuchajcie, jeśli jest tak, że wzrasta ilość oglądających, to naprawdę chcę się, aby... Nie chcę się przerywać takiej transmisji, bo jest dla kogo to robić. Znaczy zawsze jest, bo zawsze was jest tutaj dużo. A czy M109 strzelimy dziś? Dawaj igłę. Igłę jeszcze może nie. Tak, Mariusz. Mariusz zapytał, czemu na tym staku były takie nitki czerwone i niebieskie? Bad piksele? Zgadza się, to są bad piksele. Z tym, że one wyglądają jak nitki, ponieważ program nam alignuje gwiazdy. Żadna klatka nie jest taka sama, przez to, że korzystamy z bardzo nieprecyzyjnego montażu
w którym występuje rotacja pola, zwłaszcza przy obiekcie, który jest blisko zenitu. Więc klatki wyglądają nieco inaczej, na każdej z klatek gwiazdy są nieco delikatnie przesunięte. Program je stakuje, dopasowuje gwiazdy, ale przez to takie efekty jak bad piksele na matrycy po prostu są widoczne w różnych miejscach. Mark napisał, widać takie plamy. Może to właśnie też chodziło o te nitki bad pikseli. Półtorej godziny trwa. Dobra. To, moi drodzy, przesuwamy się w kierunku M97. Nie wiem, czy ona kiedykolwiek była na naszej transmisji. Tu mamy skierowany nasz teleskop. M97. Mgławica Sowa. I blisko M108 też sobie zobaczymy. I teraz przesuwamy tam teleskop i patrzymy, jak pracuje. Wędruje do Mgławicy Sowy, o której niedawno pisałem na fanpage'u. Zrozumiecie, dlaczego sowa. I gwiazdy Wielkiego Wozu. Teraz ten asteryzm mamy pięknie widoczny w całym polu. No i teleskop, który... Powinienem Alfę przesunąć bardziej w tę stronę. Może tam polecę i to zrobię. Wow, ale sówka. Aktualnie oglądamy Messier 97, Mgławica Sowa. To jest mgławica planetarna. Taki obiekt, takich obiektów obejrzeliśmy kilka na poprzedniej transmisji, czyli historia jest podobna. Była sobie gwiazda, mniej więcej o masie Słońca i po prostu zakończyła swój żywot. Ile jest mgławic planetarnych w katalogu Charlesa Messier? Czy właśnie nie tylko cztery? To jest jeden z najrzadszych typów obiektów w katalogu Charlesa Messier, czyli w tym katalogu, gdzie mamy obiekty zaczynające się od M. Charles Messier klasyfikował je po to, aby nie przeszkadzały mu przy obserwacjach komet. Tak naprawdę on nie był miłośnikiem obserwacji obiektów głębokiego nieba, a wręcz przeciwnie, nie chciał, aby te obiekty myliły mu się z kometami, więc je wszystkie skatalogował. To znaczy, taki był przynajmniej cel. No nie twierdzę, że nie lubił podglądać sobie obiektów Deep Sky. Ale mamy tak, pierścień M57, mamy M27 Huntle, M97 Sowa i jest jeszcze jakaś mgławica planetarna w katalogu Charlesa Messier. Najrzadszy typ to gwiazda podwójna, napisał Paweł. To chyba chodzi o M40, tak? O ten taki niewydarzony obiekt z katalogu Messier, też zresztą w okolicach Wielkiego Wozu. Małe Huntle, właśnie. Mgławica Małe Huntle jeszcze jest w katalogu Charlesa Messier. Ktoś zapytał o Pannę i Warkocz Bereniki. Chciałbym, abyśmy to sobie rozdzielali.
bo wiecie, jak wszystko przelecimy na jednej transmisji, to co będziemy potem oglądać, a dzisiaj jesteśmy w okolicach Wielkiego Wozu, czyli w konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy. A teraz wam coś pokażę, dlaczego ta mgławica nazywa się Sowa. Część osób wie, ta, która śledzi fanpage. Nie pamiętam, czy wrzucałem to w zakładkę społeczności. O, Piotr do mnie napisał akurat prywatną wiadomość. Piotr, po transmisji tam zajrzę. Już, już. Jak ją widział William Parsons? Bo ten szkic jest genialny. Ja go wczytam tutaj do naszego widoku. No i zobaczcie, pojawił się kolejny obrazek. To jest szkic Lorda Rosa, Williama Parsonsa, który obserwował ją przez swój teleskop Lewiatan, wielki teleskop. I tak ją po prostu widział. Szkic został wykonany w roku 1848. No i widzicie podobieństwo. Myślę, że William Parsons widział chyba nawet więcej, niż jesteśmy dzisiaj w stanie sfotografować. Widział więcej wizualnie. Świetny szkic mgławicy Sowa. I właśnie stąd brały się te dziwne nazwy obiektów, bo dawni astronomowie oglądali je wizualnie. Maksym napisał, rewelacja, widok. Dobra, szkic wyłączamy. Jasna sprawa, nie wszystko na raz. Oczywiście, te live'y niech będą takie tematyczne, albo pod kątem obiektów, tak kiedyś było w sumie częściej. Ostatnio mamy takie pogawędki, prawda, i oglądamy różne rzeczy, ale przecież kiedyś było tak, że na przykład na tym live'ie oglądamy tylko mgławice planetarne, a na innym tylko galaktyki, albo jakieś konkretne galaktyki, albo siedzimy w jakimś konkretnym rejonie nieba. Ostatnio często zdarzało się, że po prostu oglądaliśmy cokolwiek zaproponujecie. Sowa też nie była na dziś przewidziana, zresztą spójrzcie na tytuł tego live'a, Duże jasne galaktyki wiosennego nieba. Ale w międzyczasie możemy po drodze gdzieś zboczyć na chwilkę. I dziękuję Natalii za podwyższenie progu swojego wsparcia. Dzięki Natalia, bardzo się cieszę, jest mi bardzo miło. Wspierasz kanał tak długo i jeszcze decydujesz się na zwiększenie. To jest dla mnie bardzo ważna informacja, że to, co tutaj się dzieje, zmierza w dobrą stronę. Dzięki, dzięki jeszcze raz. Dostałem powiadomienie właśnie. Wszystkie gwiazdy, które... Oj, uciekł mi komentarz. Paweł słusznie zauważył, że wiele starych szkiców do dzisiaj zaskakuje dokładnością. Przy M51 też sobie zobaczymy szkic Lorda Rosa. Maksym zauważył, że widać czerwone obrzeża mgławicy. Widać, one są takie szarawe, ale to pewnie jest kolor czerwony. Bo tutaj też czułość kamery na poszczególne barwy ma znaczenie. Niebiesko-zielone są dominujące. A wystakujmy przez chwilkę. To jest stary stak, usuwamy go. Zobaczmy, co ten stak pokaże. A
A ja zaraz zerknę, gdzie będziemy mogli przesunąć się dalej. Witaj Michał, Tarczoń. Tutaj ktoś zapytał, czy powiesz coś o kometach doktora Kacpra Wierzchosia, Biuro Ochrony Planet, NASA. No tak, Kacper odkrywa dużo komet, ma dostęp do świetnego sprzętu, bo pracuje przy projekcie Catalina Sky Survey, o ile dobrze pamiętam. Na co dzień to jest jego praca, obserwowanie i poszukiwanie takich obiektów. Kilka komet odkrył w zeszłym roku, nie wiem czy coś w tym roku. W każdym razie... To znaczy, co mogę powiedzieć? Do tej pory nie były to jeszcze jakoś specjalnie jasne obiekty, ale faktycznie takich komet na swoim koncie już dr Kacper Wierzchoś ma kilka przynajmniej. I w dalszym ciągu odkrywa. Miejmy nadzieję, że niedługo będziemy mogli Polską cieszyć się z odkrycia jasnej polskiej komety. Tomasz, pozdrawiam. Dobrej nocy życzę również. Kus obrabia właśnie galaktykę Wir. Kuba Kufel, witam. Zobaczcie, jak nam się pięknie wystakowała ta sowa, z jakim detalem. Pojawiają się słabsze obiekty galaktyczki, tutaj jakaś spirala odległa. I widać ten czerwonawy kolor. I to są bad piksele. Gdyby nie było alignacji do gwiazd, wtedy gwiazdy mielibyśmy w różnych miejscach, a piksele byłyby pojedynczymi punktami. Wystarczy zrobić dark frame, czyli ciemną klatkę, która usuwa takie rzeczy. Na live tego, z tego nie korzystam, ale w astrofotografii to absolutna podstawa. I teraz zobaczcie, że ten czerwonawy kolor staje się bardziej wyrazisty. Bardziej już taki róż i purpura nam się tworzy. Sekundkę. Lecimy zaraz do kolejnego obiektu. Wyjrzałem właśnie przez okno i coś tak dziwnie miga, napisał typowy Domi. Co to może być? Być może Syriusza właśnie zobaczyłeś. On miga różnymi kolorami. Właśnie z tego samego powodu, z którego ojcowskie łzy widział miganie Betelgezy. Czyli turbulencje powietrza w ziemskiej atmosferze, a im niżej jest obiekt, tym bardziej jest na to podatny. Okej, piękna słówka, ale wyłączamy Livestack. Wracamy do... Zobaczcie, jak duża jest różnica między tym, co da się wystakować, a tym, co widzimy na żywo. Mimo wszystko, obserwacje na żywo. Ale tutaj mamy jakieś światło, albo chmura. Podglądamy na Alfie, co się stało. Więc to może być światło wpadające do tuby. No chyba już to widać lepiej. Dobra. Ale dym się pojawił, zobaczcie. Na szczęście nie dosięga. A nie, nie widzicie, bo ja wam zasłaniam, on jest tutaj gdzieś. Moi drodzy, a wiecie, co jest w tym miejscu za kablem? Tu jest galaktyka M51 i tu będzie wiatraczek. Tu jest gwiazda Mizar i Alcor, widoczne jako osobne. To jest sześciokrotny układ podwójny. Jejku, co ja teraz powiedziałem? Sześciokrotny układ podwójny. Bo każda z tych gwiazd, tam mamy trzy gwiazdy, z których każda jest podwójna. Czyli łącznie jest to układ sześciokrotny.
Czy coś więcej na temat rozwoju sklepu, kiedy możemy spodziewać się pierwszych rzeczy? Jest rozwój, ale bardzo powolny, bo ostatecznie miałem sporo problemów, to było w ogóle związane chyba z pandemią, żeby znaleźć firmę, która, jedną firmę, która robiłaby wszystko to, czego oczekuję. Bo na tę chwilę jest tak, że koszulki powstają w innej firmie, kubki w ogóle były ogarniane przez inną. Suma summarum, stało się tak, że najprawdopodobniej Mateusz, który produkował kalendarze z Mati Design, też będzie mógł rozwinąć swój asortyment o rzeczy, które będą włączone do sklepu Astrolife, czyli jakby wszystko zostanie w jednym miejscu. Nad tym pracujemy, nad tym niedługo pojawią się, nie nad tym, tylko o tym niedługo pojawią się informacje na grupie patronów, a potem u Was. Nie chcę też za dużo zdradzać, bo już raz za dużo zdradziłem i okazało się, że nie wypaliło. To co, moi drodzy? M50... Jones Emberson 1, Kuba Kufel. Słuchawki to są. Ale to jest bardzo słaba mgławica. To jest coś około 16-17 magnitudo. Jones Emberson 1 w konstelacji Rysia. Musiałbym obrócić teleskop już o 180 stopni. Wolę tego nie robić, kiedy jest na dworze. Jesteśmy teraz w nieco innym miejscu nieba już, więc pozostaniemy tam. Ale faktycznie jestem ciekaw, czy udałoby się słuchawki wyciągnąć. Bo nigdy tam nie skierowaliśmy teleskopu. Manic Universe, czy rzucimy okiem na M81? Kasiu, pół transmisji spędziliśmy na tym. Po prostu musisz sobie cofnąć. ...16,8 magnitudo, no właśnie. Czy myślałem kiedyś nad tym, czy nasze życie jest tylko symulacją, którą nasze umysły interpretują jako rzeczywistość? No oczywiście, kto nigdy nie myśli o takich rzeczach, ale nie znalazłem żadnych przekonujących, nawet ten nasz polski taki trudny, dowodów na to, aby, że żyjemy w jakiejś symulacji, czy tak dalej. Zresztą jakie to ma znaczenie? Skoro jest to symulacja nie dająca się zweryfikować, to w sumie nie ma znaczenia, czy to jest, czy ona jest, czy nie jest. W ogóle hipoteza symulacji to jest grubszy temat, ale jednak nie wiadomo, skąd się to wszystko wzięło, my. Po co? Dlaczego? Po prostu znaleźliśmy się w jakimś dziwnym matriksie i na tyle, na ile nasze mózgi nam pozwalają, staramy się to wyjaśnić. A może nawet nie zdążymy postawić kolejnego kroku, bo rychły koniec cywilizacji, po prostu, może przyjść bardzo szybko z różnych powodów, i zewnętrznych, i wewnętrznych. No i potem wszystko musiałoby od nowa powstawać, więc sami dobrze wiecie, co mam na myśli. Czy to prawdziwe obrazy, które właśnie widział na YouTube? Ale nie wiem, o co chodzi, Bartgor. Dobra, bo patrzymy cały czas na tę Franię, ona sobie tam śledzi Sówkę. Przenosimy się. Mamy blisko galaktykę Brzydal M108. To może tylko na nią zerkniemy. Czemu Brzydal? Tutaj tego nie zauważymy. Tak bywa nazywana. Zobaczymy, jak prezentuje się w naszym teleskopie. Ale tylko chwilkę.
się przy niej zatrzymamy i już lecimy do galaktyki Vir, do galaktyki M51. Manic Universe. Po co? Kiedyś fajnie ujął to Neil deGrasse Tyson. Wszechświat nie jest zobligowany, by mieć sens. Zgadzam się z tym, dobrze wiesz, że się z tym zgadzam. Dlaczego Brzydal jest bardzo ładna? Napisał Edek, a Adam napisał, czemu nie ma sobie głowy zaprzątać, to świetny trening dla mózgu. To też i przede wszystkim rozkminiając takie rzeczy, nabiera się sporego dystansu do rzeczywistości. Takie jest moje zdanie. Dlatego kanał nazywa się Astrolife, bo astronomia przesiąknęła i miała wpływ na wiele aspektów mojego życia. Ma nawet wpływ na moją kondycję psychiczną. Pozytywny wpływ. Piękna spirala. M108, przepraszam, że nie zmieniłem napisu. Ja piszę Brzydal, ale ta galaktyka ma jeszcze jakąś inną nazwę. Nie wiem, czy nie deska surfingowa? Coś takiego mi się kojarzy. Ktoś wspomniał o kwazarach i mamy taki w Wielkiej Niedźwiedzicy i za chwilkę sobie polecimy, ale będę musiał sobie przypomnieć jego numer. To jeden z najjaśniejszych kwazarów, odległy o 500 milionów lat świetlnych. Ala, witam Cię. Z jednej obserwacji prosto na drugą. Widziałem zdjęcie i zazdroszczę. Grzegorz napisał, wszystko wiadomo, wszystko jest jasne i wszystko jest proste oraz oczywiste. Można na przykład za pstryknięciem przenieść się do innej galaktyki, tylko nie wiemy jak to zrobić, ale jest to możliwe. To skąd wiesz, że jest to możliwe, skoro nie wiemy jak to zrobić? Coś mi tu nie gra, brakuje spójności. Tak, deska. Witam Piotrka. MKN 421. Nie, to jest jakiś numer UGC tego kwazara. Ja sobie zaraz przypomnę. Ale Markarian 421. 397. Aha, to jest. O! Zobaczę, będę miał go na uwadze. Ale teraz do galaktyki Vir. No właśnie, Amadeusz. Jedno pstryknięcie Frania robi wziód i jesteśmy w następnej galaktyce. Tak, to potwierdzam. Nie, nam łańcuch Markariana nie. Lecimy do... M51. Słuchajcie, ja pójdę przestawić alfę. OK? Zrobimy taką króciutką przerwę. To potrwa dosłownie 2 minuty. Bo
to coś, wszystko to, co ma się dziać, to widzimy przy krawędzi ekranu. Także dajcie mi dwie minutki, wyskoczę na dwór i zmienię ustawienie aparatu. Za chwilkę będę. Okej, okay, już jestem. No i widzimy troszkę inny rejon nieba. Tutaj pokazuje nam się warkocz Bereniki, a za teleskopem schowana jest konstelacja psów gończych. Tak, wyszedłem na dwór przestawić kamerę pokazującą teleskop. I przenosimy się do M51, ale moi drodzy, mam dla Was informację, bo Alfa pokazuje niebo troszkę lepiej niż gołe ludzkie oko, nieuzbrojone. Okazuje się, że warunki nie są wcale takie dobre. Słaba jest przejrzystość, bardzo słaba przejrzystość powietrza. Być może ten dym przeszkadza i mgła dodatkowo. Ale obiekty, które mamy na celowniku, czyli galaktyka Vir, chociażby, jest dość jasna, więc powinno wszystko wyglądać całkiem nieźle. Lecimy do M51. Niestety, wziu nie słyszymy. I odsłoniła nam się konstelacja psów gończych. Gwiazda Kor Karoli, Hara i La Superba. To jest ta, o której była mowa w filmie Niebo w marcu. A to może La Superbe? Zanim M51. Myślę, że to będzie ona. Chociaż tutaj Keystars tak te poziomy jasności tych gwiazd średnio prezentuje. W Stellarium lepiej widać, która jest jaśniejsza, która mniej.
I już za chwilkę pokazuję wam widok z teleskopu. Tylko jeszcze upewnię się, czy szczegóły HD 110914. HD 110914. Tak, to jest La Superba, czyli tę gwiazdę mamy właśnie w polu widzenia naszego teleskopu. Już ją wam za chwilkę pokazuję. Przeskakujemy do widoku z Frani. I to jest właśnie La Superba. Ale moi drodzy, kamera zbiera tak dużo światła, że centrum jest przepalone i jej czerwonawą barwę to widać właśnie w zasadzie po tych spajkach, że jest to gwiazda czerwona. Zdecydowanie lepiej będzie się ona prezentować wizualnie podczas obserwacji przez teleskop czy lornetkę. Albo kolory gwiazd pozwala też wyszczególnić rozogniskowanie, czyli popsucie ostrości obrazu. Tutaj La Superba jako taka szpileczka, ale właśnie przez to, że oglądamy ją bardzo światłoczułym narzędziem, to wyciągnięcie jej koloru od razu na klatkach jest trudne. Widać, że taki ceglany kolorek tam się pokazuje. W lornetce śliczna, napisał Paweł. Troszkę mnie nie było, więc zobaczę, co pisaliście. Aha, tu już było. Włóż kurtkę. Byłem w kurtce. Właśnie, zobaczę, jak było mnie widać w ogóle. Czy ja tam wam się pokazałem w tym polu widzenia? Nie widzieliście mnie nawet przez chwilę. Chyba. Dobrze, jesteśmy przy ścięło widok. Już rusza. Gwiazda La Superba z konstelacji Psów Gończych, ta, o której mówiłem w filmie Niebo w marcu, jedna z najczerwieńszych gwiazd na niebie. Trudno to zauważyć przez lornetkę, ale tak jak napisał Paweł, przepiękna w lornetce. Trudno to zauważyć na naszej transmisji, kiedy obraz jest przetworzony elektronicznie przez bardzo światłoczułą kamerę, natomiast pięknie zaprezentuje się w teleskopach i w lornetkach. A teraz już do galaktyki Wir. A widzieliśmy, miałeś kaptur. Dobra, ja tylko tak na chwilkę. Chwila. Zobaczę, czy tu nie pojawił się jakiś problem z tą transmisją, ale wszystko powinno być ok. Lecimy do M51. Teleskop ustawiony
Dźwięk jest, ale obraz jest freeze, zegarek nawet stoi. Słuchajcie, aha, no faktycznie. I dlaczego? Ścięło wszystko. Dziwne, bo w OBS-ie widzę w dalszym ciągu, że wszystko jest nadawane. I takie coś zdarzyło się po raz pierwszy, od kiedy w ogóle prowadzę transmisję. No z takim problemem to jeszcze nigdy się nie spotkałem. I jeszcze piszecie, że głos idzie normalnie. A spróbujcie odświeżyć transmisję, odświeżenie live'a. Nic nie daje. Nawet u mnie. Faktycznie zatrzymało. Refresh nie pomaga. F5 nic nie daje. Słuchajcie, to jest problem, którego po prostu nie wiem, jak rozwiązać. Bo w OBS-ie normalnie widzę wszystko tak, jak powinno działać. Pierwszy raz coś takiego się stało. Próbuję wymyślić dlaczego. I w którym momencie? W którym momencie to się tak zrobiło? To może jakoś udałoby mi się cofnąć ten ruch. Ale to nie kamerka, moi drodzy, to cały program. Grzegorz Gobiecki napisał, może kamerka. Witam cię, Grzegorz, w ogóle. Właśnie tu chodzi o to, że ściął się cały program. Tak, na tej samej godzinie. Więc teraz macie wyłącznie podcast. Ale... No to nie wiem, moi drodzy, chyba będziemy musieli w takim razie zakończyć na dziś. M51 na szczęście to jest taki rejon nieba, który jeszcze przez pewien czas będzie dobrze widoczny nocą. Dzisiejsze obserwacje i tak były bardzo udane. Zobaczyliśmy wiele wspaniałych obrazów. No i znów mamy pewien niedosyt na kolejne transmisje. Mateusz napisał też mi prywatną wiadomość, że ciągle obraz stoi. Alicja napisała, o, jesteście jeszcze, tak, ale już zatrzymał się obraz. Reset transmisji, ale nie odpali jej w tym samym miejscu. Tylko stworzy nową transmisję live. Jeszcze, słuchajcie, wejdę na chwilę w ustawienia na YouTube. Zobaczę, czy jest możliwa jakaś reanimacja. No jak tu reanimować, jak tam informacja, że stan transmisji jest bardzo dobry? Jeśli szybko to zrobisz, to odpali w tym samym miejscu. Ciekawe. Bo może to jest tak, że to miejsce, ten link już jest jakiś zły. Konopia. Interesuje się od niedawną tematyką, dlaczego przy tym postępie nie latają, o co chodzi z tą stagnacją. Tłumaczyłem to na chyba jednej z poprzednich transmisji. Jak się ma postęp technologiczny do lotów kosmicznych. Adam napisał, że to bardziej wygląda jak problem z OBS, tylko że OBS działa. W OBS-ie oglądam... Słuchajcie, wszystkim, którzy jeszcze tutaj są, nie wiem ile jest osób, czy to się też nie zamroziło, ale widzę, że 655. To chciałem was poinformować, że chyba już nie będziemy dalej kontynuować obserwacji,
Ale tutaj czytam jeszcze co po niektóre komentarze i w OBS-ie ja dalej się widzę, dalej widzę wszystkie sceny, mogę wszystko przełączać, tymczasem zamroził się obraz na YouTube i czegoś takiego nigdy wcześniej się nie wydarzyło, a Adam napisał, może to Anonymous. nie, chyba aż tak za bardzo za skórę i nie zaszedłem tym, co tutaj robię. Dobrze, moi drodzy, w takim razie zaryzykujemy z szybkim zatrzymaniem i rozpoczęciem transmisji, ok? A jak odpali w nowym miejscu, to już nie będziemy kontynuować, więc to jest pożegnanie numer jeden i być może ostatnie podczas tego live'a. Ja teraz robię szybki reset, no i zobaczymy, czy widok powróci, czy nie. Jak coś, to do zobaczenia na kolejnej transmisji, albo może za chwilkę. Uwaga!